Witam Państwa ponownie. Zamki budowane bez fundamentów są tylko zamkami na lodzie, o czym niestety nie wiedziała bohaterka naszej dzisiejszej historii, kiedy jako dziecko marzyła o ciepłym domu i kochającym mężu. Później przez długi czas była przekonana, że to marzenie poza jej zasięgiem, dopóki jej serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni, jak jesienne liście na wietrze, nie zaznają odpoczynku, dopóki nie trafią do Pacific Garden Mission. Misja zapewnia schronienie potrzebującym już od roku 1877, kiedy to George i Sarah Clark po raz pierwszy otwarli drzwi skromnego przytułku w chicagowskiej dzielnicy Nędzy. Dziś, dzięki finansowemu wsparciu ludzi dobrej woli, otwarta jest w dzień i w nocy, codziennie zapewniając setkom bezdomnych mężczyzn, kobiet i dzieci nie tylko nocleg, ale też czystą odzież i pożywne posiłki, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną, jeśli jest taka potrzeba. Duszpasterze i doradcy duchowi dzielą się z nimi dobrą nowiną o Bożym planie dla ich życia. Ci, którzy ją przyjmują, zyskują nadzieję, która nigdy ich nie zawiedzie. Potrafią rozprawić się ze swoją przeszłością i zacząć wszystko od nowa. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3038 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Cora, będziemy musieli się stąd wynieść. Bank zabierze nam farmę. Tego się obawiałam. Nie jesteśmy już w stanie spłacać rat. Po tym, jak włożyliśmy w nią tyle ciężkiej pracy. Widocznie za mało. Kiedy kupiłeś traktor, myślałam, że to nam pomoże. I pomogło, dopóki nie złamałem nogi. No a co będzie z traktorem? Pewnie też przepadnie. Gdybyś nie wziął tej dodatkowej pracy w tartaku. Potrzebowaliśmy pieniędzy, nie pamiętasz? A potem złamałem nogę. Ale nie da się prowadzić gospodarstwa ze złamaną nogą. To już koniec, Cora. Bank mi nie odpuści. W takim razie co dalej? Nadal będę miał piłę mechaniczną. I zwierzęta nie są objęte hipoteką. Myślę, że mógłbym ścinać drzewa, przecinać kloce dla tutejszych farmerów. Uważasz, że da się z tego wyżyć? A widzisz inne wyjście. Dziewczynki będą musiały nam pomóc. Bohaterka tej historii była nastolatką, kiedy ciężkie czasy stały się jeszcze cięższe. Prawdziwa historia Jetty Evans z klasyki Wyzwolonego już teraz na naszej antenie. Urodziłam się w Alabamie, kraju bawełny, zamieszkałem głównie przez wielodzietne rodziny o nędznych dochodach. Kiedy się urodziłam jako czwarta z kolei z 12 dzieci, tata dzierżawił niewielką farmę i pracował równie ciężko jak jego konie i muły. I podobnie jak mama. Freeman, poproś kogoś, żeby ci podał, a nie sięgaj przez cały stół. I jedzcie wszystkie z zamkniętymi ustami. Ostrożnie z tą patelnią, jest gorąca. Cora, mam okazję dokupić 160 akrów. Myślisz, że nas stać? Mamy oszczędności, w sam raz na zaliczkę. Tyle, że trzeba by naprawdę ciężko pracować. Uspokójcie się! Odkąd pamiętam, ciężko pracowałam. Obrobić to wszystko koniami i mułami będzie naprawdę trudno. Ale jak się sprężymy, będzie nas stać na traktor. I wtedy to już będzie całkiem inna rozmowa. I może w końcu wyjdziemy na swoje. Tata harował od świtu do nocy, dzień w dzień, nawet w niedzielę. Dlatego rzadko chodziliśmy do kościoła, choć od dziecka miałam w sobie wielki głód spraw duchowych. Od czasu do czasu sąsiadka zabierała mnie na szkółkę niedzielną. Dzisiaj ponownie porozmawiamy o błogosławieństwach, o kazaniu na górze, w którym Jezus nauczał o życiu.
Pamiętacie, co Biblia mówi w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza? Jezus wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. W tych słowach jest tyle mądrości. Czy jesteście głodni i spragnieni sprawiedliwości? Wtedy po raz pierwszy usłyszałam, że można chcieć tego, co słuszne i sprawiedliwe. Chcieć tak bardzo, że jest się tego głodnym i spragnionym. I to miało sens. Uwielbiałam szkołę i bardzo chciałam zdobyć wykształcenie. Miałam też pewne wyobrażenie o Bogu i ulubione drzewo z niską gałęzią, na której siadałam, żeby sobie pomarzyć. Chetty! To najładniejsze firanki kuchenne, jakie w życiu widziałam. Dziękuję, mnie też się podobają. Musiały sporo kosztować. Tak, ale mój mąż powiedział, że mam je kupić, choćby kosztowały nie wiem ile. Też chciałabym mieć takiego męża. Takiego jak mój nie znajdziesz. Drugiego takiego nie ma na całym świecie. No się tak nie przechwalaj. W każdą niedzielę zabiera mnie do kościoła. Postanowiliśmy, że będziemy mieli dom naprawdę chrześcijański. No zmyślasz, Jetty. Wcale nie. To wszystko prawda. Boże, przecież nie opowiadam bajek, prawda? Przecież naprawdę tak jest. Jezus naprawdę powiedział: błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Jeśli Bóg stworzył taki piękny świat, to musi być dobry. Chciałabym naprawdę poznać Boga. W naszym domu nigdy nie mówiło się o Bogu. Kilka razy, kiedy odbywały się jakieś spotkania ewangelizacyjne, sąsiedzi zabierali mnie do kościoła. Ale to nie pomogło mi poznać Boga. Nie mogłam uwierzyć, że Bóg krzyczy, a większość z tych kaznodziejów krzyczała. Biblia mówi: jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Masz coś takiego na sumieniu? Oczywiście, że tak. A Biblia mówi dalej: ci, którzy takie rzeczy czynią, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jeśli to stanie się twoim zwyczajem, nie odziedziczysz Królestwa Bożego. Biblia mówi, jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Jesteś jakaś nieswoja, Jetty. Ten kaznodzieja cały czas mówił tylko o grzechu, aż zaczęłam się bać. On nie miał na myśli ludzi takich jak my, kochanie, tylko prawdziwych grzeszników. Kiedy nie, mamo? On chyba mówił o wszystkich, ale ja naprawdę się staram. Staram się być dobra i nie robić nic złego. I nie robisz. A spróbowałabyś tylko, tata od razu przywołałby cię do porządku. On w ogóle nie pije, nie uprawia hazardu. Jesteśmy porządnymi ludźmi, Jetty, i nie masz się czego bać. Chciałabym chodzić do szkółki niedzielnej, mamo, żeby lepiej poznać Boga. No to sobie chodź, Jetty. Ale mówię ci, jeśli postępujesz właściwie, nie musisz się przejmować grzechem. Rodzice uczyli nas, co jest dobre, a co złe. I nasza rodzina była szanowana. Tata bardzo tego pilnował i jeśli coś było nie tak, od razu wkraczał do akcji. Gdzie byłaś, Jetty? W kościele, na szkółce niedzielnej, tatusiu. Tak długo? Bo dzisiaj był taki specjalny program i trwało dłużej niż zwykle. O wiele dłużej niż zwykle.
I tak mi się wydaje, że ten specjalny program nosi spodnie. Nie, wcale nie, tato. Gdzie go poznałaś? Kogo? Przestań udawać głupią, bo nic ci to nie da. Wiesz, że po szkółce masz iść prosto do domu, a nie spotykać się z chłopakami. Ale ja nie spotkałam się z żadnym chłopakiem. Wróciłam prosto do domu. Przynieś rózgę. Tato, proszę. Powiedziałem, przynieś. Nie dość, że zamiast iść do kościoła spotykasz się z jakimś chłopakiem, to jeszcze kłamiesz mi w żywe oczy. Ale ja wcale nie kłamię, to prawda. Daj mi rózgę. To ci pomoże wracać prosto do domu. Tatusiu! Na większość batów, jakie dostałam w dzieciństwie, zasłużyłam. Ale na te akurat nie. Powiedziałam prawdę. Tata żył wtedy w wielkim stresie i byle co potrafiło wyprowadzić go z równowagi. Szalała druga wojna światowa. Mój brat Freeman był na froncie. W listach pisał o ciężkich bitwach i bardzo martwiliśmy się o niego. W końcu listy przestały przychodzić, a potem nadszedł telegram. Co to, mamo? To... Freeman... Dlaczego? Dlaczego, mój mały synek? Ale co, jest ranny? Zawołaj tatusia. Powiedz mu, żeby zaraz tu przyszedł. Ale czy Freeman jest ranny, mamo? Nie żyje. Zabili go na tej okropnej wojnie. Ale ja powiem o tym ojcu. Tylko zawołaj. Mamo! Zginął gdzieś na końcu świata. Śmierć brata była dla nas wielką tragedią. Tego dnia mama zrobiła coś, czego nie robiła nigdy wcześniej. Dziewczynki, chodźcie do mnie. Ty też, Jetty May. Chciałabym, żebyśmy się razem pomodliły. Pomodliły? O co chodzi? Wstydzisz się modlić? Rzeczywiście. Wstydziłam się modlić. A teraz wstydzę się, że się wtedy wstydziłam. Niedługo potem moi rodzice zaczęli chodzić do kościoła. Nie wyjaśnili nam dlaczego. Po prostu powiedzieli, że odtąd tak będzie. Jakiś czas później przyjaciółka namówiła mnie, żebym też to zrobiła. Ale przystąpienie do kościoła wcale nie pomogło mi lepiej poznać Boga. Czasy były ciężkie. Żebyśmy mogli związać koniec z końcem, tata musiał podjąć dodatkową pracę w tartaku. I wtedy złamał nogę w dwóch miejscach. Usiądź i daj tej nodze odpocząć, Elisza. Nie mogę cały dzień siedzieć. Jest mnóstwo roboty. Ale nie dla ciebie. Chcesz, żeby ci się to pozrastało? A co mnie podkusiło, żeby iść do tego tartaku? Teraz zarobku ani tu, ani tam. Jak tak dalej pójdzie? Jakoś sobie poradzimy. Stracimy farmę, jak nic nie będę robił. Poszłabym do pracy, gdyby nie maluchy. A domem też ktoś musi się zająć. Nie chcę nawet myśleć, że mogą nam zabrać farmę. To wszystko, co mam. A jednak zabrali. I to był dla nas kolejny cios. Nie mieliśmy z czego żyć. Było tak źle, że moja najstarsza siostra musiała podjąć pracę w fabryce włókienniczej. Miałam wtedy 14 lat i zdawałam sobie sprawę, jak jest ciężko, zwłaszcza mamie. Ale nadal byłam pełną nadziei i marzycielką, nieświadomą nieszczęść, jakie miały nadejść. Jetty, bardzo lubisz się uczyć, prawda? Dobrze wiesz, tato, że tak. To niestety nie ułatwia mi sprawy. Bo muszę cię prosić, żebyś rzuciła szkołę. Mam rzucić szkołę? Dlaczego? Bo nie ma innego sposobu. Mama czuje się coraz gorzej. Prawie nie może już nic robić. Ktoś musi zająć się domem i zaopiekować się maluchami. I wygląda na to, że musisz to zrobić ty. Za dużo dzieci, za dużo pracy i ciągłe rozczarowania. Wszystko to razem zrujnowało zdrowie mamy. Dlatego ja w wieku 14 lat musiałam zrezygnować ze szkoły i całkowicie przejąć obowiązki domowe i opiekę nad 7 młodszego rodzeństwa. Tak
Strasznie mi przykro, że musiałaś rzucić szkołę, Jackie. Mnie też, mamo. Zawsze marzyłam, że skończę szkołę, a potem wyjdę za mąż. No, jeszcze wszystko przed tobą. Jesteś taka młoda. Żaden chłopak się tu nie pojawi, żeby mnie prosić o rękę. A jeśli nawet, to będę zbyt zajęta, żeby go wysłuchać. Nie wolno ci tak myśleć. Ja wiem, że to wszystko cię przytłacza, ale przecież nie zawsze tak będzie. Jakoś się poukłada. Ale jaką ja mam przyszłość, mamo? Życie to nic, tylko mordęga. Ciężka praca i mordęga. Minęły 4 długie lata. Kiedy miałam 18 lat, rodzice podjęli radykalną decyzję. Jetty, postanowiliśmy z mamą, że wracamy do miasta, skąd przyjechaliśmy tutaj wiele lat temu. Ja też muszę jechać? Miałem nadzieję, że pojedziesz. A nie mamy tam jakichś krewnych, którzy mogliby pomóc? Owszem, mamy. To jeden z powodów, dla których chcemy się tam przenieść. A czy w takim razie nie mogłabym przestać zajmować się domem i zacząć życie od nowa? Co chcesz przez to powiedzieć? Tato, ja chcę mieć pracę jak inne dziewczyny i zarabiać prawdziwe pieniądze. I może chciałabym poznać kogoś miłego, w końcu. Nie chcę zostać starą pomocą domową. Masz dopiero 18 lat. W przyszłym roku będę miała 19, a potem 20 i tak rok za rokiem. I nawet się nie obejrzę, jak będę starą pomocą domową. Samotną, starą babą po prostu. No. No dobrze, skoro tak to widzisz. Jeżeli znajdziesz jakąś przyzwoitą pracę i odpowiednie mieszkanie, możesz tu zostać. Ale jak usłyszę, że się źle prowadzisz. Dostałam pracę w zakładzie włókienniczym i wynajęłam mieszkanie wspólnie z miłą chrześcijanką o imieniu Hazel. Tata był zadowolony, więc rodzina wyjechała beze mnie, a ja znowu po wielu latach byłam prawie szczęśliwa. Wkrótce Hazel opowiedziała mi o swoim bracie, Bradym. Brady przyjeżdża w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że tym razem mu się ułoży. A gdzie był? Przez ostatni rok siedział w więzieniu. W więzieniu za co? No, niby za kradzież samochodu, ale jak to było naprawdę, to nie wiem, bo jeszcze mi nic nie mówił. A miał już wcześniej jakieś kłopoty? Niestety. Służył w marynarce. Dużo pił, przez co narobił sobie problemów i wyrzucili go dyscyplinarnie za kradzież ładunku. Fatalnie. Wiesz, co to za ładunek? Nie, co to takiego? Piwo. Biedny Brady. Po prostu nie potrafił się oprzeć. A teraz z taką kartoteką ciężką mu będzie znaleźć pracę. Nigdy nie próbowałam piwa. O, lepiej nie zaczynaj, Jetty. Zniszczyło to życie wielu ludziom, a z pewnością Brady'emu. Tyle dowiedziałam się o Bradym i nie byłam pewna, czego się spodziewać. Okazał się zupełnie inny, niż go sobie wyobrażałam. Wcale nie był wielki i grubiański, był raczej drobnej budowy i cichy. Polubiłam go i zostaliśmy przyjaciółmi. Po zaledwie kilku tygodniach poprosił mnie o rękę. Jetty, ja nie żartuję. Mówię całkiem poważnie. Brady, nie mogę wyjść za człowieka, który cały czas jest pijany. No, już nie przesadzaj. Wcale nie cały czas. No dobrze, przez większość czasu. Mój tata nie toleruje picia. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 2 latka. Może gdyby żył, wszystko potoczyłoby się inaczej. A gdybyś nie pił, może i wyszłabym za ciebie. Bardzo chcę mieć własny dom, miejsce, w którym byłabym u siebie. Ale to jak gadanie o księżycu, skoro ty pijesz i nie masz stałej pracy. Dobrze, przestanę pić. A co z pracą? Z takimi papierami trudno ci będzie coś znaleźć. Znajdę. Poczekaj trochę, a zobaczysz. A jak znajdę, to wyjdziesz za mnie? Tak, Brady. Jeśli przestaniesz pić i znajdziesz stałą pracę, to wyjdę za ciebie. Brady ponownie zaciągnął się do wojska. Znacznie później dowiedziałam się, że został przyjęty, bo jakimś sposobem udało mu się zataić swoją kartotekę. Ale wtedy o tym nie wiedziałam. A że miał stałą pracę, wyszłam za niego, tak jak obiecałam. Kochaliśmy się, ale małżeństwo nie ukoiło głodu w moim sercu.
Powiedziałam Brediemu o mojej potrzebie poznania Boga. Moja rodzina rzadko chodziła do kościoła, Jetty. Moja też. Do czasu, kiedy mój brat zginął na wojnie. Ale ja wiem, że Bóg istnieje i zawsze chciałam Go poznać. Zawsze, kiedy byłem w kościele, czułem jakiś dziwny niepokój. Hazel mówiła, że twoja mama była chrześcijanką i często się modliła. To prawda. Nie byłem przy niej, kiedy umierała, ale przekazała mi wiadomość. Powiedzcie Brediemu, że droga krzyża prowadzi do domu. To były jej ostatnie słowa. To musiała być niezwykła kobieta. Była niewidoma i częściowo sparaliżowana. Tak, Hazel mówiła mi o tym. Przez jakiś czas chodziły za mną te słowa. Poszedłem nawet do kościoła, ale wydaje mi się, że kościół tylko potępia. Najlepsze kazanie, jakie w życiu usłyszałem, to właśnie te słowa mamy. Droga krzyża prowadzi do domu. Bardzo chciałabym pójść do kościoła, Brady. No to idź, ale ja z tobą nie pójdę. Byłam już wtedy w ciąży i potrzeba Boga coraz bardziej we mnie narastała. Znalazłam mały kościółek, gdzie poczułam się jak w domu. Pewnego dnia po kazaniu uklękłam przed ołtarzem. Nikt mi nie pomógł, nikt nie doradził. Boże, całe życie mam wielkie pragnienie poznania Ciebie. Chciałabym się z Tobą pojednać. Proszę, przebacz mi grzechy, które popełniłam i spraw, żebym umiała Cię poznać. Wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy na krzyżu. Proszę Cię, żebyś mnie zbawił, Panie. Wejdź do mojego serca i zbaw mnie. Wkrótce w wojsku odkryto dyscyplinarne zwolnienie Brediego z marynarki i ponownie został zwolniony. Wróciliśmy do domu, gdzie podejmował się dorywczych prac. Pomagał nawet mojemu ojcu przy wycince papierówki. Kiedy któregoś dnia wrócił do domu pijany, Bóg dał mi cierpliwość, żebym rano, zamiast zrobić mu awanturę, umiała mu przebaczyć. Kiedy jednak niedługo potem wrócił pijany nad ranem, odeszłam. Jetty, wejdź proszę. Brady pomaga ojcu? Nie wiem. Odeszłam od niego, mamo. Ojciec mi mówił, że pije. Tak, praktycznie co wieczór. Zeszłej nocy wrócił do domu nad ranem. Co się z nim dzieje? Wychował się bez ojca i był najmłodszy. Może go rozpuścili. No może to coś wyjaśnia, ale wcale go nie usprawiedliwia. No, też tak uważam. On potrzebuje poznać Boga, mamo, ale nie chce iść do kościoła. Dziecko niedługo przyjdzie na świat. Co zamierzasz? Nie wiem, ale nie chcę, żeby dorastało przy pijanym ojcu. Wygląda na to, że nie dokonałaś dobrego wyboru. Ja myślałam, że się zmieni. Człowiek się nie zmienia, dopóki nie spotka się z Bogiem. A co jeśli to Brady? Nie musisz z nim rozmawiać, jeśli nie chcesz, Jetty. Szukam Jetty. Czy ona tu jest? Piłeś? Jeżeli tak, to nawet tu nie wchodź. Czego chcesz, Brady? Możemy porozmawiać? Możesz wyjść na minutkę? Dobrze, na minutkę. Przepraszam za ostatnią noc. Nie chcę słuchać kolejnych wymówek, Brady. Już to słyszałam. Kiedy wyszłaś, ukląkłem i prosiłem Jezusa, żeby mnie zbawił. Naprawdę? Czy tylko tak mówisz? Mówię całkiem poważnie. I poczułem, jakby spadł ze mnie jakiś wielki ciężar. To byłby dobry znak, Brady. Mam nadzieję, że powiedziałem właściwe słowa, kochanie. Nie umiem się modlić, ale... chcę, żeby Bóg mnie zmienił. No więc módl się, Brady. A On to uczyni. Zaufałam Bogu, że będzie działał w sercu mojego męża. Brady dużo się modlił, ale wciąż nie mógł znaleźć pracy. Niedługo po tym, jak urodziła się nasza córeczka, Brady wyjechał na północ i dostał pracę w Chicago. Dojechałam do niego i wkrótce odkryłam program Wyzwolony. Co robisz, kochanie? Szukam tych wersetów, które słyszeliśmy w Wyzwolonym. O, dobry pomysł. Dobrze, że mamy Biblię. Nigdy wcześniej tego nie słyszałem. Ale też nigdy nie czytałem Biblii. Może powinienem zacząć ją czytać. W Wyzwolonym wciąż powtarzają, że powinniśmy to robić. Ja kiedyś czytałam Biblię jako dziecko w szkółce niedzielnej. O, jest. List do Rzymian.
To miał być rozdział trzeci. Czymże więc góruje Żyd? Im zostały powierzone wyrocznie Boże. A co to są wyrocznie? Nie wiem, chyba przykazania. A może to oznacza całą Biblię? O, mam. Wiersz 10, ten, który był cytowany w słuchowisku. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego... Pamiętam ten wiersz z jakiegoś spotkania w kościele. A potem cytował jeszcze jeden wers z rozdziału 6. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To prawda. Od kiedy zacząłeś żyć dla Chrystusa, jesteś innym człowiekiem, Brady. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Lubię rozmawiać z Tobą o Biblii, kochanie. A to jeszcze jeden. Wiersz 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Brady zaczął odwiedzać Pacific Garden Mission i w końcu przedstawił tam swoje świadectwo. Z czasem zaczęłam chodzić razem z nim. Wtedy już mieliśmy 3 córeczki, a dzięki Old Lighthouse zyskaliśmy jeszcze syna. O, jest! Czyli! Ten mały chłopczyk, o tam! A, ten z rudymi włoskami? Tak! Ma na imię Larry. Policja przywiozła całą piątkę rodzeństwa. Samotna matka, w domu istna tragedia, a oddział dla kobiet i dzieci jest przepełniony. Może faktycznie moglibyśmy go wziąć na jakiś czas. Wiedziałem, że to powiesz. W misji dobrze nas znają i już się zgodzili. Matka też. Chwała Panu. Zostaliśmy rodziną zastępczą dla Larego i pokochaliśmy go, a on nas. Ponieważ finansowo nam się nie przelewało, obawialiśmy się, że sąd nie zgodzi się na adopcję. Ale sędzia pozwolił nam go zatrzymać, pod warunkiem, że przeniesiemy się do większego mieszkania, co udało się nam zrobić. Dzieci bardzo dobrze się tutaj czują. Ja też. Lubię przychodzić do parku w weekendy. Bóg tak wiele nam dał, Brady. Nie miałem pojęcia, że takie proste, codzienne sprawy mogą dać tyle radości. Po co komu alkohol? Kiedyś lubiłam siadywać na drzewie i marzyłam sobie o takim właśnie życiu. Chciałam mieć chrześcijański dom i rodzinę. I Bóg spełnił wszystkie moje marzenia. Po tym, jak poznaliśmy Jezusa? Tak. On jest skałą, na której wszystko inne jest zbudowane. Żałuję, że nie znałem Go, kiedy dorastałem. Liczy się tylko to, że znasz Go teraz, kochanie. I że postaramy się, żeby nasze dzieci też Go poznały. W programie numer 3038 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Jetty Evans. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 60605. Telefon 312-922-1462.